Byłem, że jest to Isaac Cruz. Niski, krępy jak na swoją wagę i nieusta byłem w latach swojej świetności. To z kolei filipińska legenda, dzięki Pacquiao Małże. Brakowało, by Manny Pacquiao walczył z Rolem Spencem Juniorem w 2021 roku, więc zaledwie dwa dni chwili wycofać, a później Ugas wygrał z Pacquiao. W kundzie walki posłać Floresa Juniora na deski. Tego rekordu już nie pobije, jakby później druga runda i zdemolowany rywal błyska Cruza, chyba że tak świetnie będzie w defensywie Cabrera pracował, że nie da się. Miał 14 lat, był na takiej towarzystwie. No i bardzo mu się to spodobało. Poszukał bokserskiego, bo był za młody, żeby boksować zawodowo. Jechał do Meksyku, skąd pochodzi Leon. Później mistrzem stanu. Miał nawet nadzieję, że może powalczy o... No ale musi być niezwykle szybki na nogach i... Ile wysierpowy Cruza. Pierwszy raz czuć się w ten pojedynek. Isaac Cruz. To była taka rozpoznawcza runda dla Cruza. Prowadził właśnie z Mannym Pacquiao obecnym tutaj i z Devinem Haney. Choć też Freddy Roach miał okazję obserwować po prostu Cabrera w ringu. Co? Myślę, że tego potrzebuje w tej fazie walki właśnie, bo jest faworytem tego pojedynku. Choć nie murowanym. Już za trzy proste Cabrery i za moment druga runda dobiegnie końca. To już... ...boksującego non-stop na wstecznym niż nagle Cabrera, który będzie chciał... A więc te nogi muszą dobrze pracować. ...przed nim. Rywal idzie na niego. Schodzi swoją najczęściej lewy sierpowy na dół, na górę. Trochę Cabrery. No i proszę Państwa, kolejne starcie, czwarte. Z walki Nonito Donera z Santiago, tam w ciosach celnych był nierówny. Wiemy doskonale, że statystyki służą tylko do pomocy. Wyraku, no teraz mocny prawy bity na kolejne. No teraz czepnął tym lewym sierpem na górę. Zybie Cabrera, po raz kolejny lewy sierpowy Cruza. Starcia, były tutaj te dwa mocne akcenty lewym sierpowym Isaaca Cruza, była... Pan lepiej o tym świadczy, ale tutaj się... No to różnicowanie, to jest element niezwykle istotny. Cabrera. Widać, pół dystansem nie jest zainteresowany Cabrera. Kolejny lewy sierp. Trzy ciosy spadły na głowę Cabrery. A mocno? No, przekonamy się, bo to... Ale ten lód, po którym stąpa... Pierwsze sygnały były w czwartym starciu, a w piątym, no to już nie przeciwstawić się Cruzowi, bo jeżeli... Przewaga. Ten lewy z dołu, on może być niebezpieczny, patrząc z perspektywy Isaaca Cruza. Coraz śmielszy pressing Cruza. Chciał teraz odkleić się lewym sierpem. No. No, tylko to nie będzie rola Oscarowa, mam takie... Cruz chyba już czuje, że ma to danie na widelcu. Ale też pamiętajmy, sporo bije na korpus. Zwycięzca tego pojedynku miał świetlaną przed sobą bycia faworytem. Tak, te ciosy. Trafia go Isaac Cruz. A przy okazji jeszcze tam. Bezkarne przyjmowanie ciosów wcześniej czy później się kończy. Tak. Obszerne one pruły w powietrze, tak? Teraz coraz częściej. Trzy ciosy w kombinie. Czeka za blokiem. No, Cruz i lewy sierp. No, a teraz no, troszkę będzie atakował. Bliżej pasa. Ale zaraz go. Tak jest. No teraz... Ósma runda, finałowy. Waga lekka też stanowi. Kariera Devina Haneya ostatnio jest naznaczona. Ale jest taki element...
No i znowu ma to. I jest, to smisuje 9 do 9. Rozpuści samemu oferować konkretne rozwiązania. Ale myślę, że dzięki tym atakom... Chłopie, mówiąc krótko. Dziewiąta runda. No, decydująca faza. Dlatego ta decydująca faza, on się obraca. I raz jeszcze. No to jest takie biczowanie regularne. Tak, biorąc pod uwagę, że na przykład taki Flores miał sporo młody chłopak, to na pewno ta wygra. Chwytające za serce, jak pokazywali takie skromne, rodzinne progi ostatnich lat. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to lada moment będzie bił się o mistrz. Nigdy nie można lekceważyć. No, połowa dziesiątego starcia. Ale ważne, że szuka. Teraz nawet trafił. Kilka razy. Teraz jakiś będzie przegrywał przed czasem Cabrera. Sami zagrania przed galą w Rydze, a później potwornie znokautował Andrew. Sytuacja jest dość przejrzysta, wyraźnie był od Cabrera lepszy. Mocny prawy na dół pociągnął. No być może... Aktywni. Tak, jakikolwiek problem, nawet drobny, to korzysta z tego. U nas te starcie pojedynku, który jest finałowym eliminatorem Federacji. Lewego sierpowego Cruza. Mocnego uderzenia powoduje, że dla rywali takich jak i... No, prawie wygodny, ale jednocześnie... sędziowski. 114-113, 114-113 dla Isaka Cruz. Tu 12. Isak Cruz wygrywa niejednogłośnie na punkty, choć te karty...